mina neutralna. Podniósł tak palcem pod koszulek, zagrzebał w pępku. I słuchajcie tego. Jakie słowa padają mu. Panowie, zajebaliśmy motor. Zajebaliśmy motor, mówi, no i chuj. I poszedł na zaplecze, nie? Ja pierdolę, jaka historia, kurwa, no jak on to... No i słuchajcie, siemandero tak ogólnie. Dzisiejszy, to dzisiaj jestem dalej w łóżku. To co, nagram sobie takie coś, takie opowieści o tatku znowu. Co prawda trochę odgrzeję kotleta, bo kiedyś ten film był, ale z takich dziwnych przyczyn po prostu zniknął. I tam dużo ludzi na live'ach prosiło mi, żebym ograł ten odcinek jeszcze raz, bo nie każdy go widział. No ci, co go widzieli, tylko co pamiętają, to sorry. Ale odgrzewam kotleta. Słuchajcie, no to była ta sytuacja z tym Mercedesem, nie? Że on tam się zagotował, że motor stanął kołkiem. Tu wam właśnie puściłem film, którą teraz kontynuację robię jakby tego filmu. To jest, jak tu widać, zniszczony silnik po remoncie kapitalnym, nie? Słuchajcie, co było dalej z tym Mercedesem? No bo tam zajebaliśmy motor, tak, no tam... No było co? Rozbiórka, poprawka. Nie pamiętam dokładnie, jak myśmy to poprawiali, naprawiali. Jak to było, kurde, no to mówię, to było 20 ponad lat temu. 20 parę lat temu, nie? I słuchajcie, jaka sytuacja, no. Silnik od Glowa jakby złożony. I po tym przegrzaniu, co nie? Wkładamy silnik do auta. I Tadek mówi, tak. Odpalimy go z kolektora ssącego, nie? No bo diesla starego można było, bo tam, wiecie, nie było żadnych przepływek, nic tam. Pompa wtryskowa mechaniczna, to tam bez kolektora można było go palić tam ssącego, nie? No, zobaczymy jak chodzi, jak będzie dobrze, to mówi, to poskładamy wszystko do kupy, nie? No i dobra, no to... Ja odpaliłem tego Mercedesa, wsiadłem do środka, odpalam tego Mercedesa. Tomek tam stał przed tym Mercedesem, jakby w tym garażu, nie? Silnik klepie, ładnie chodzi, wszystko elegancko. No i co? I nagle, tak wiecie, maska była otwarta, to widziałem tylko tak, tą luką, co jest, jak maska jest otwarta, to tak między kierownicą, a tą krawędzią maski, tak miałem widok słaby na warsztat, nie? Tylko widziałem coś takiego, że Tadek, jakby posturę tatka, jak się nachyla nad silnikiem i kurde, i takie nagle silnik chodzi, łup, brzdęk, kurde, silnik zgasł, nie? Ja mówię, kurwa, co się stało, nie? No i wysiadam z tego auta, mówię, przecież ja go nie gasiłem, co się stało, nie? A Tadek już tam, kurwa, barany, źle rozrząd złożyliście, coś tam, pewnie łańcuch przeskoczył i takie wywody jakieś, nie? Ja mówię, jak, kurwa, rozrząd, co? To chodził, nagle stanął? No nie wiem, kurde, takie przerażenie. Mówię, no pechowy Mercedes, kurde, nie? No i co? I Tadek wkurwiony poleciał gdzieś tam na ogródek, czy do domu, nie pamiętam. Poszedł z tego warsztatu w chuj. No ja się pytam tego Tomka. Ty, Tomek. Tomek też taki przestraszony, wiecie, stoi, taka mina nietęga. Tomek, co się kurwa stało, nie? Wiesz co? Tadek się pochylił nad silnikiem. A wcześniej widziałem, że jak szedł do tego auta, to tak między palcami... Tak, z taką podkładką tak się bawił, co nie? Niedużą podkładką. Tak się bawił między palcami. No i jak się nachylił, to i ten silnik nagle zgasł, to mi się wydaje, że mu ta podkładka wpadła, bo potem tej podkładki u niego w palcach nie widziałem, mówi, nie? Kurwa. Ja mówię, ja pierdolę, do tego by jeszcze brakowało, no ale dobra. Czekamy na decyzję wodza, wodzu przyszedł, trochę ochłonął. Mówi, dobra. Spróbujcie tam coś pokręcić tym wałem ręcznie, nie ręcznie, ale no nie ma, dochodzi do pewnego, cofnąć można. A już w prawo, w kierunku obrotu zegara nie idzie. Czyli jest jakaś kolizja faktycznie, nie? Coś zapiera o tłok, nie? Dobra, mówi, ściągać głowicę. No i chuj, oczywiście, co ściągamy głowicę. Potwierdziło się to, co mówił Tomek. Po prostu tatkowi, jak on się tą podkładką bawił,
Nachylił się nad tym silnikiem, oparł się w sumie tą ręką z tą podkładką o ten silnik, a że nie było kolektora ssącego, tylko był, wiecie, wlot do głowicy bezpośrednio. Ta podkładka gdzieś mu wypadła i akurat, wiecie, jak przelatywała, to był SUV jakby ssania, no i wciągnęło tą podkładkę, kurwa, do kanału, pod zawór. Podkładka wbiła się w tłok, kurwa. No, no co, wbiła się w tłok, tłok z tą podkładką przez głowicę, nie, znaczy nie mógł obrócić się, no bo ta podkładka zapierała się o głowicę na tłoku, nie? Ja pierdolę i znowu, kurwa, cyrk na kółkach, nie? Ściągać tą, ściągnęliśmy tą czapkę, bo tam, wiecie, ta podkładka delikatnie ją przycharatała, nie? Dawać tą głowicę do, kurde, napawania, do obróbki. Tłok oczywiście wymiana, na szczęście, kurde, ta podkładka tak się wbiła na krawędzi tłoka, blisko krawędzi tłoka, ale nie uszkodziła tego tłoka, tego denka gdzieś po zewnątrz, także na cylindrze nie było żadnej ryski, nie? Także tak to było z tym Mercedesem, ciąg dalszy właśnie po tym przegrzaniu, jeszcze raz ten silnik był rozbierany, bo taka historia z tą podkładką była, nie? No i ten film, mówię, odgrzany kotlet, ale to, bo był taki kiedyś film, jak Mercedes wykończył tatka, nie? No i słuchajcie, no ta głowica poszła do obróbki, jak mówiłem, tłok żeśmy wymienili na nowy. Poskładaliśmy ten motor trzeci raz. Już żadnego dziwaczenia, wszystko z kolektorami, kurde, żeśmy go odpalili, tam bez żadnych obejść, kurwa, żeby nie było. No i co, silnik chodzi, chodzi idealnie, coś tam mówi. I to był jakoś piątek, jak myśmy go uruchomili. Pamiętam, to był piątek. I Tadek mówi, dobra, to, bo u niego w ten czas akurat była ta rodzina z Australii, co był odcinek opowieści u tatka, coś tam, Kangury i Kisiel, jakoś tak to był tytuł, Kangury i Kisiel. I to właśnie był ten okres, gdzie ta rodzinka z Australii była, a on miał w sobotę, on na nich kangury wołał, a on miał w sobotę ich zawieźć na lotnisko, nie, samochodem. No i mówi, w piątek, dobra, to spierdalać, mówi, do domu szybciej, bo to dziś była 14, 15, jakoś tak, nie. Nie, on w piątek miał ich zawieźć, sorry, w piątek miał ich zawieźć po południu na lotnisko. To mówi, spierdalać do domu, bo ja muszę kangury na lotnisko zawieźć. Mówi, widzimy się w poniedziałek, to tam się jeszcze skontroluje kąt wtrysku i tak dalej. I będzie można auto wydawać, nie? Do klienta. No i dobra, słuchajcie. Poszliśmy w piątek do domu. Minęła sobota. W niedzielę, pamiętam, 11 z hakiem to była. Rano, 11 z hakiem, dzwoni telefon, to jeszcze domowe były telefony takie, nie? Komórek jeszcze w tamtych czasach nie było. Znaczy, były pewnie, ale to dostępne dla jakichś tam bogatych ludzi. Telefon w niedzielę mam, taki po 11, przed południem. W poniedziałek i wtorek, tam, znaczy w przyszłym tygodniu do pracy nie przychodzicie, dzwoniła Iwona, czyli żona tatka, nie? Na chwilowo zamykamy warsztat, bo Tadek nie żyje. Ja mówię, że co, że jak? No Tadek, mówi, zmarł. No ale co, gdzie, kiedy? No to niedziela, mówię, nie, dzisiaj, mówi, rano zmarł, mówi, nie? No to zajebiście, kurwa, mówię, no ja pierdolę, jeszcze w piątek wszystko było z nim dobrze, energiczny tego, zadowolony, że ten silnik już chodzi jak trzeba, żadnej wpadki już nie ma. W piątek nas puścił szybciej, bo mówię, te kangury zawieźć. Sobota minęła, niedziela nagle on se zmarł, kurde, ni stąd, ni zowąd. No i tak to właśnie Mercedes wykończył tatka, nie? Tak to właśnie wyglądało. I pamiętam, kurde, jeszcze taka była sytuacja, że ona mi to powiedziała, ja tak, wiecie, przez ten telefon to zdębiałem. Jakieś miałem do niej pytanie. Już nie pamiętam dokładnie co, że oddzwoniłem do niej po chwili z jakimś pytaniem, ale nie pamiętam dokładnie jakim pytaniem. Ona mi udzieliła odpowiedzi na to pytanie, ale nie pamiętam za cholerę, o co ja ją pytałem. No i potem dzwonię do tego swojego kolegi, do tego Tomka, nie? Słuchaj, mówię, taka sytuacja, bo Iwona nie miała do niego numeru z kolei telefonu, do tego drugiego, tego Tomka, nie? Co ze mną pracował. To mówiła Iwona, żeby Tomka poinformować, nie? Dzwonię do Tomka i mówię, jaka akcja, nie? Ten tak samo zdębiał. No i dobra, mówię, to weź Tomek zadzwoń, bo że teraz ty do niej tam, dałem mu numer, zapytaj się, że tam kondolencje jakieś złóż, czy coś takiego. No i wiesz, no i kiedy jakiś pogrzeb, czy coś, żeby...
No to on zadzwonił, ale Tadek miał właśnie żonę i dwie córki, a jedna taka była, żeby to źle nie zabrzmiało. Kurde, jak to powiedzieć? No, trochę miała problemy takie, wiecie, takie umysłowe trochę, nie? No i właśnie ta córka odebrała, co miała te problemy. No i powiedziała datę, godzinę i datę, nie? Tego pogrzebu, już nie pamiętam. Dajmy na to, nie wiem, wtorek, środa, nie? Coś takiego, nie pamiętam, to było chyba wtorek. Mówi, wtorek o 11 na cmentarzu takim i takim, nie? No dobra, no to wiecie, no to już dalej tam nic nie przeszkadzaliśmy i tak dalej. Bo potem w międzyczasie było uzgodnione, że jak ten pogrzeb wszystko się odbędzie, to po prostu pokończymy te roboty na tym warsztacie, żeby powydawać te samochody, co tam zostały i niestety warsztat będzie zamknięty, nie? No ale dobra. Minął poniedziałek, tam się z tym Tomkiem spotkałem, nie? Podyskutowaliśmy trochę. Pojechaliśmy do kwiaciarni kupić kwiaty, wiesz, on kupił kwiaty od siebie, ja od siebie. Wstawiliśmy je tam do wazonów, do piwnicy. No bo powiedziała, że we wtorek o 11 pogrzeb, nie? No to my we wtorek się umówiliśmy, ja tam miałem malucha. Przydziałem się w gajer, on też się przydział jakiś tam gajer, nie? Wzięliśmy te kwiaty, tego malucha wsiadamy. Słuchajcie, jedziemy na cmentarz. No i jak to u tatka? Nawet na pogrzebie się coś musi odjebać się. Jedziemy na ten cmentarz przed godziną 11, stoimy przed kaplicą. Wiecie, my, młode chłopaki, nie? W gajerach, tutaj kwiaty w rękach, nie? No ale patrzymy przed tą kaplicą, ludzie na nas patrzą. My tych ludzi w ogóle nie znamy. Kurde, to już mi coś dało do myślenia, ale sobie myślę, no może rodzina przyjdzie, coś tam załatwia, przyjdzie później, nie? Bo nie widzę ani żony, ani córek, nie? Ani tam tatka znajomych. Znaczy tam rodzinę też tam się jakąś kojarzyło, tatka, nie? No nikogo nie ma, kurde. No ale dobra, no. Wszyscy wchodzą do kaplicy, no to my też wchodzimy, nie? Siedliśmy sobie gdzieś tam w przedostatniej ławce. No ludzie na nas się gapią, kurde, co jest grane, nie? No my tak, ja tak, kurde, tak nie swoją, nie? Tomek to na początku chyba nawet nie zjarzył, że oni tak się dziwnie na nas patrzą, ci ludzie, nie? No ale tak w końcu szturcham, kurde, Tomka, ty. Tak mówię, tak po cichu w tej kaplicy, ty, co ci ludzie tak się na nas gapią? Dziwnie, nie? No on tak zaczął obcinać po tej kaplicy, no faktycznie, kurde, tak. Wszyscy, kurwa, nas obcinają, tak, nie? Słuchajcie, my patrzymy, bo trumna była otwarta, kurwa mać. My patrzymy w tą trumnę. Ja pierdolę. I tak ja patrzę, tą trumnę mnie zatkało. A Tomek tak do mnie takim tekstem na ucho. Ty, a od kiedy Tadek to miał chustkę na głowie, nie? A w tej trumnie jakaś babcia leżała, stara, kurde, taka. I dlatego ci ludzie się na nas gapili, bo to nie ten pogrzeb był, kurwa. Ja pierdolę. Nie ten pogrzeb był, słuchajcie, okazało się, dobra, no i już wiadomo, no, stara babcia leży w trumnie, dwóch młodych przyszło z kwiatami, no to rodzina się patrzy, co tu jest grane, kurde, nie? No to my tak delikatnieśmy się zżachnęli, że to jest jakaś pomyłka. No to awanot z tego, kurwa, z tej kurwa, kaplicy, delikatnie łężem. No to i tak wszyscy się kapnęli, że my wychodzimy, nie? Kurwa, mówię, co jest grane, nie? Lecę tam do tego gospodarza cmentarza, tam gdzieś tam był jakiś tam gospodarz, czy ktoś taki. Do tego gospodarza, panie, kiedy będzie pogrzeb ptaka takiego i takiego? Bo ja słyszałem, że we wtorek o 11 mówi. Tak, o 11 tak, ale nie we wtorek, w środę, czyli jutro. No i chuj, mówi, ja pierdzielę, ta córka pomyliła daty. Myśmy poszli na ten pogrzeb, co trzeba, ludzie się patrzą, ja pierdzielę, ale wstydnie. No i dobra, no i co, to abarotka z tego cmentarza, w tego malucha z tymi kwiatami, kwiaty znowu do piwnicy, te kurwa ciuchy na wieszak, na te garnitury, żeby się nie pogięły, na jutro, nie? Kurwa. No i dopiero pojechaliśmy w środę, no i faktycznie pochodzimy pod kaplicę, no. Pod kaplicę, no już wszystko jest normalnie, widać znajomych, tatka, rodzinę, żonę, córki, nie? No to mówię, no to wszystko już jest, kurde, wiadomo, że to jest ten pogrzeb w końcu, nie? I tam, wiecie, po kilku latach nawet z Iwoną o tym rozmawiałem, z żoną tatka, jak to minęło tam jakiś czas. No, że taka sytuacja, bo ona nie wiedziała wcześniej, nie? Ja mówię, że taka sytuacja wynikła, nie?
To też powiem wam, uśmiała się z tego, kurde. Że nawet cyrk na pogrzebie musiał bić u tatka, że jaja całe życie i po śmierci, nie? No, także tak to było z tym właśnie pogrzebem. A ty jeszcze pamiętam, jak kiedyś tam mówiłem, że taki tam Kaziu przychodził, taki pijak, taki on non-stop pijany był, taki bezdomny. Brudny, śmierdzący, kurde. Ja kiedyś w jakimś odcinku o nim wspominałem, że tam kierowcą był kiedyś w Warszawie, jakieś szychy z telewizji woził. Potem coś tam w rodzinie się stało i się chłop tak rozpił, że pił wszystko. Łącznie z denaturatem, nie? Nigdy nie widziałem go trzeźwego. On był non-stop na bani, od rana do nocy, co nie? I on tak charakterystycznie przez to jeszcze mówił tak: Tadziu, nie, ja pijany jestem. Tak gadał, nie? Coś takiego. I kurde, ale na ten jedyny dzień, bo mówiłem, on tam się czasami u tatka coś tam robił, wyrabiał się, nie? Na ten jedyny dzień, na ten pogrzeb tatka, to ten Kaziu, bo to Kaziu miał na imię, przyszedł umyty, przebrany, wypachniony, uczesany, ogolony i trzeźwy. No. To było takie uderzenie dla mnie, że kurde, że chłop potrafi się ogarnąć. Czyli jednak jakiś tam szacunek dla tatka miał z tego wynika, skoro mógł się, tak wiecie, pstryk i ogarnąć się, nie? Żeby przyjść, chociaż pożegnać się na normalnie, po ludzku. No i dobra, ja dalej w łóżku gadam o tym pogrzebie, bo ja sam na łożu śmierci. Trochę ta temperatura mi schodzi. Także myślę, że jeszcze jutro poleżę maksymalnie i wracam do roboty. Także co, macie taką historyjkę, chcieliście o tatku koniecznie, chcieliście też, żeby tego kotleta odgrzać, to zobaczymy, jak tam to będzie komentowane. Myślę, że dobrze, bo o tatku, co bym nie opowiedział, to i tak będziecie się cieszyć. I tak. Siemandero!